See reflections on the water, more than darkness in the depths. See him surface and never a shadow. On the wind I feel his breath. Golden eye, I found his weakness. Golden eye, his water please. Golden eye, no time for sweetness, but bitter kiss will bring him to his knees. Szanowni Państwo, jestem zaszczycony, że tak licznie skorzystaliście z zaproszenia do wzięcia udziału w kolejnej już edycji ubiegania się o nagrodę najlepszych z najlepszych za 2017 rok, którzy, przecież wiemy, w bardzo wielu działaniach naszych mieszkańców, organizacji, instytucji wyróżnili się na tle mijającego roku. I 20 lat temu, jak zaczynaliśmy, to praktycznie oprócz nas były jedna, dwie firmy. Żeby z Azjatami prowadzić dobrze, skutecznie interesy, trzeba ich rozumieć, ich mentalność, sposób ich negocjowania, sposób przyjmowania. I myślę, że nasze na przykład władze doskonale to zrozumiały i po paru latach takich kontaktów wiedzą, że wszystko trzeba było przemodelować. Wyróżnienia i nagrody zawsze są bardzo cenne, a już muzycy są szczególnie łaśni na wyróżnienia, na to, aby być chwalonym, więc cieszę się ogromnie, zwłaszcza, że taka piękna statuetka, no, ale oczywiście to są tylko symbole. Ważne jest to, że zostało się docenionym, no i jest to też coś pewnie na otarcie, bez, że to już 35 lat mija. Dlaczego Gęsina? Bo w tej chwili coraz więcej autorytety, nie tylko krajowe, ale również zagraniczne, z medycyny sportowej, regeneracyjnej, mówią jednym głosem, że spożywanie mięsa gęsiego jest to antidotum na choroby cywilizacyjne XXI wieku, a tych chorób nam się trochę namnożyło. Promocja naszego województwa z powietrza sprawia nam wielką przyjemność. Jesteśmy pasjonatami. W związku z tym nie jest to dla nas trudne, ponieważ robimy to, co kochamy, to, co lubimy. To wyróżnienie, ta nagroda, to należy się nie tylko mi, ale wszystkim ludziom, którzy tyle dobrego serca okazali. Jest to za innowacyjność, ale trzeba powiedzieć, że to muzeum robi wrażenie nie tylko na Polakach przyjeżdżających, ale z całego świata, z zagranicy, a mieliśmy już ludzi z 43 państw świata.